Nazywam się Andrzej Dragan, pracuję tutaj i w Singapurze. Zajmuję się łączeniem teorii względności z teorią kwantową, cokolwiek by to znaczyło. Znaczy, w praktyce to oznacza tyle, że badamy takie dosyć standardowe zagadnienia teorii informacji kwantowej i zastanawiamy się, co by się stało, gdyby w pobliżu na przykład znajdowała się czarna dziura, albo co by się stało, gdyby cały ten protokół znajdował się w takich dziwnych okolicznościach, w których przestrzeń jest pokrzywiona. No i w jaki sposób to by wpływało na takie zagadnienia jak teleportacja kwantowa i tego typu rzeczy. Problem jest taki, że 100 lat temu powstała teoria względności. Niedawno obchodziliśmy stulecie odkrycia ogólnej teorii względności, ale złośliwi mówią, że można by równie dobrze obchodzić stulecie nieodkrycia kwantowej teorii względności albo kwantowej teorii grawitacji. Dlatego, że problem polega na tym, że mamy ogólną teorię względności, która opisuje skale kosmiczne, gwiazdy, układy słoneczne, czy tak jak nasz, albo całe galaktyki, albo takie ekstremalne twory, o których dzisiaj będę mówił, jakimi są czarne dziury. Ale z drugiej strony mamy teorię kwantową, która opisuje mikroświat, zagadnienia w mikroskali i ten opis jest kompletnie inny i te opisy do siebie nie pasują. I zastanawiamy się, czy istnieje teoria, która by łączyła w jakiś sposób opis zarówno skal mikro i skal makro w taki sposób, żeby ogólna teoria względności była jakimś granicznym przejściem z tej nieznanej jeszcze kwantowej teorii grawitacji, a z kolei taka znana nam teoria kwantowa byłaby przejściem granicznym tej nieznanej teorii do mikroskal. Póki co coś takiego nie udało się skonstruować i walczymy z tym od 100 lat, dosyć bezskutecznie. Natomiast ja dzisiaj będę mówił o poczciwej tej stuletniej teorii, ogólnej teorii względności, bez jakichkolwiek, bez włączania w to zagadnień kwantowych. I chciałbym Państwu powiedzieć mniej więcej na temat tego, czym są czarne dziury, ale nie w taki sposób, jak można o tym czytać w opracowaniach popularnonaukowych, gdzie możecie przeczytać, jak się zachowują, jakie są ich właściwości, ale jesteście zdani na to, żeby uwierzyć autorowi tej książki, bo po prostu są to skomplikowane zagadnienia i nie do wszystkiego można dojść samodzielnie, czytając po prostu sobie sam tekst. Chciałbym Państwu postarać się pokazać, dlaczego właściwości czarnych dziur są takie, jakie są. I chciałbym część tych właściwości Państwu w pewien sposób wyprowadzić prostymi rozumowaniami, które prowadzą jako w logiczny sposób do wniosków, o których możecie czytać na przykład w prasie popularnonaukowej. Także będziecie mogli w zasadzie prześledzić te argumenty, które będę Wam przedstawiał i sami ocenić, czy rozumiecie tą drogę, czy Was przekonuje, czy nie. W tym sensie jest to bliższe fizyce, bo w fizyce staramy się nie wierzyć nikomu na słowo i też nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo. Więc jeżeli coś Was niepokoi albo z tym się nie zgadzacie, to chętnie podyskutuję również. Jak są jakieś pytania, to możecie mi przerywać na bieżąco. Tak jak Einstein dotarł do ogólnej teorii względności poprzez spostrzeżenie, o którym za chwilę powiem, on twierdzi, że to spostrzeżenie było najszczęśliwszą myślą w jego życiu. To znaczy to, o czym za chwilę Wam powiem, on uznał za tak ważne spostrzeżenie, dzięki któremu po 10 latach pracy, wytężonej pracy, bardzo frustrującej zresztą, udało mu się odkryć ogólną teorię względności, której konsekwencjami są czarne dziury, której konsekwencjami są fale grawitacyjne i wiele innych rzeczy. Tak swoją drogą Einstein, mimo że odkrył równania ogólnej teorii względności, po raz pierwszy podał je w poprawnej formie, mimo że po drodze się wiele razy mylił, to nie wierzył do końca w konsekwencje swojej własnej teorii. Na przykład poddawał pod wątpliwość możliwość istnienia czarnych dziur, o których dzisiaj będę mówił, o których już obecnie wiemy, że istnieją. Poddawał pod wątpliwość istnienie fal grawitacyjnych, które zostały parę lat temu odkryte i za to była przyznana Nagroda Nobla. Zresztą te fale grawitacyjne powstały w wyniku zderzenia się czarnych dziur, więc Einstein powątpiewał w istnienie jednych i drugich. Mimo że jednej i drugiej logicznie wynikają z jego własnej teorii, więc to pokazuje, że nawet tak wybitni ludzie często mają wątpliwości co do zupełnie logicznych rozumowań, które wynikają z ich własnych przemyśleń, dlatego że te konsekwencje są tak dziwne i zaskakujące. I nawet on nie chciał wierzyć do końca, że coś takiego jest możliwe. Ale ta myśl, o której się wszystko zaczęło, przydarzyła mu się, zdaje się, jak on jechał windą i zauważył, że jak winda przyspiesza albo spowalnia, to
to czuje się taką dodatkową siłę, która wbija nas w podłogę. Jak winda jedzie w górę, przyspiesza w górę, to czujemy, że stajemy się trochę ciężsi, jak gdyby. Podczas gdy winda zaczyna przyspieszać w dół, to czujemy się trochę lżejsi. I Einstein zauważył, że gdyby taka winda w ogóle zaczęła spadać z przyspieszeniem G, czyli spadać swobodnie, to w takiej windzie czulibyśmy się tak, jakbyśmy w ogóle nic nie ważyli, jakbyśmy byli w stanie nieważkości. I wszystko wokół, obok nas też byłoby w stanie nieważkości i mogłoby nam się zdawać, że w ogóle żadnej grawitacji nie ma. Że jesteśmy w pustej przestrzeni kosmicznej, sobie latamy, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy w polu grawitacyjnym, w którym spadamy. Więc to spostrzeżenie było takie, że grawitacja może być włączana, wyłączana, włączana, włączana przy pomocy przyspieszeń, przy pomocy ruchów z przyspieszeniem i może być też symulowana poprzez ruch z przyspieszeniem. Gdybyśmy na przykład byli w pustej przestrzeni, w której nie ma żadnej grawitacji, ale pomieszczenie, w którym jesteśmy, na przykład to, w którym teraz jesteśmy, zaczęłoby przyspieszać w górę, gdyby pod podłogą były silniki rakietowe, które ktoś włączył i całe pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę, moglibyśmy się nie zorientować, czy my przyspieszamy, czy jesteśmy po prostu w polu grawitacyjnym. I gdybym na przykład tutaj miał na ścianie taki przycisk, który mogę włączać i wyłączać pole grawitacyjne tutaj, powiedzmy, że wyłączam pole grawitacyjne i wszystko jest w stanie zupełnej nieważkości. Gdybym tym przyciskiem włączył pole grawitacyjne, to wszystkie tego efekty byłyby nieodróżnialne od sytuacji, w której tym przyciskiem nie włączyłbym pole grawitacyjnego, tylko włączyłbym silniki rakietowe pod podłogą, które powodują, że wszystko przyspiesza. I powód, dla którego Einstein taką hipotezę przyjął, że nie ma różnicy pomiędzy efektami grawitacji i efektami przyspieszenia, jest następujący. Gdybym teraz wyłączył pole grawitacyjne i wszystko by zaczęło sobie wisieć w powietrzu i lewitować tutaj, i gdybym w różnych miejscach tego pomieszczenia umieścił różne przedmioty, studenta, piórko, długopis, kredę, książkę, cokolwiek mi przyjdzie do głowy, elektron, antyelektron, jakikolwiek przedmiot, który mi przyjdzie do głowy, mógłbym sobie umieścić, włączyłbym przycisk, który odpala mi pole grawitacyjne, to wszystkie te przedmioty, pod warunkiem, że nie ma tutaj powietrza, wszystko jest w próżni, wszystkie te przedmioty zaczęłyby spadać w jednakowy sposób, z takim samym przyspieszeniem. I to jest fakt doświadczalny, który wiemy, który znamy z obserwacji. Nie istnieje jakiekolwiek ciało, które by spadało z chociażby minimalnie innym przyspieszeniem niż jakiekolwiek inne ciało. Nawet najbardziej egzotyczne cząstki elementarne, nie wiem, cząstka Higgsa czy cokolwiek innego, spada z takim samym przyspieszeniem G, jeżeli tylko włączymy pole grawitacyjne. Natomiast jest jeszcze drugi sposób, w którym mógłbym spowodować, że wszystkie te przedmioty po włączeniu przycisku zaczną spadać równocześnie, z takim samym przyspieszeniem. I tym drugim sposobem jest przyspieszenie całego pomieszczenia. Jeżeli tutaj wiszą przedmioty sobie w stanie nieważkości, ja stoję na podłodze i włączam przyspieszenie, to z mojej perspektywy te wszystkie przedmioty będą się tak samo zbliżać do podłogi, no bo to ta podłoga się porusza, się do nich zbliża. Więc jest to dosyć oczywiste, że jak przyspieszam całe pomieszczenie, no to wszystko będzie koniecznie spadało w ten sam sposób, dokładnie tak, jak się to obserwuje w polu grawitacyjnym. I ta obserwacja spowodowała, że Einstein uwierzył, że grawitacja, to podobieństwo między grawitacją a efektami przyspieszenia jest czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. I ludzie od 100 lat poszukują jakichkolwiek odstępstw od tego prawa, które mówi, że wszystkie ciała spadają w polu grawitacyjnym w taki sam sposób. I póki co nikomu się to nie udało, czegoś takiego nie udało się znaleźć. Wszystkie obiekty, jakie znamy, kiedykolwiek udało nam się zaobserwować, zachowują się dokładnie tak samo w polu grawitacyjnym. I ta zasada, ta hipoteza, że efekty grawitacji są nieodróżnialne od efektów przyspieszenia, nazywa się zasadą równoważności. I to jest podstawa ogólnej teorii względności, którą po 10 latach Einstein zdołał z siebie wyprodukować. Ta obserwacja może się wydawać taka dosyć prosta, ale konsekwencje są bardzo poważne. Dlatego, że jak jedziemy autobusem, i autobus nagle zahamuje, albo przyspieszy, albo skręci, to wszyscy czujemy, że rzuca nami jakaś taka wirtualna siła, która wiąże się z tym, że jesteśmy w, jak to się mówi, nieinercjalnym układzie odniesienia, w takim, który zmienia swoją prędkość. I ta wirtualna siła, zgodnie z hipotezą Einsteina, jest nieodróżnialna od siły grawitacyjnej. I w tym sensie siła grawitacji jest pewnym rodzajem wirtualnej siły, która może zupełnie zniknąć, jeśli tylko przejdziemy do układu odniesienia, który swobodnie spada.
tak jak siła, ta pozorna siła jest w autobusie, bo jedziemy, jesteśmy przypięci do podłogi, ale z perspektywy kogoś, kto stoi na chodniku i patrzy na skręcający autobus, tam żadnej siły nie ma, po prostu autobus skręca, my chcemy jechać dalej prosto. I dlatego poruszamy się względem autobusu. Więc siła grawitacji z tego punktu widzenia wydaje się taką wirtualną siłą, nieodróżnialną od siły wirtualnej. Tutaj trzeba kilka takich obostrzeń umieścić, dlatego że ta zasada równoważności, ona działa w małych obszarach. To znaczy, jeżeli nasz pokój, nasze pomieszczenie, które rozważamy, jest odpowiednio małe, to wówczas siła grawitacji się staje nieodróżnialna od siły, takiej wirtualnej siły wynikającej z przyspieszenia. Więc to, co mówię, jest prawdą tylko w granicy, kiedy te obszary, które rozważamy, są bardzo małe. Czy to jest mniej więcej jasne, co powiedziałem? Są jakieś pytania? To teraz, skoro tak, to zamiast zabierać się za rozumienie grawitacji i czarnych dziur, które są bardzo skomplikowanymi rzeczami i jeszcze niewiele o nich wiemy, zastanówmy się, co się dzieje w układach, które są nieinercjalne, czyli które poruszają się w jakiś sposób z ruchem, z przyspieszeniem. Dlatego, że badając zachowania rzeczywistości w takich układach, dowiemy się czegoś o działaniu grawitacji. I w związku z tym dowiemy się czegoś być może o działaniu czarnych dziur. I okazuje się, że większość właściwości czarnych dziur można zrozumieć, badając właściwości ruchu z przyspieszeniem. I o tym będę dzisiaj mówił. I chciałem zacząć od takiego bardzo prostego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że mamy człowieka z linijką w ręku, który stoi w środku koła, które sobie narysował na podłodze. I powiedzmy, że ten człowiek, patrząc z góry, to wygląda w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że człowiek chce sobie zmierzyć obwód tego koła. Ma linijkę, więc przy pomocy linijki można to zrobić, odkładając tą linijkę n razy wokół całego obwodu, licząc, ile razy ta linijka musi być odłożona, żeby zatoczyć cały obrót. I powiedzmy, że w ten sposób zmierzyliśmy sobie obwód naszego koła. I to jest liczba x. W podobny sposób można zmierzyć sobie średnicę, odkładając linijkę y razy wzdłuż tej średnicy i w ten sposób możemy wyznaczyć efektywnie w jednostek, którą jest długość linijki, jaka jest długość tej średnicy. I jak się podzieli jedno przez drugie, to ze szkoły wiadomo, że to musi być liczba pi. Stosunek obwodu koła do średnicy to jest pi. W przybliżeniu, dlatego że nasze pomiary nie muszą być idealne. No dobrze, a teraz zastanówmy się, co by się stało, gdyby ten człowiek, który trzyma linijkę, kręcił się, gdyby był w obracającym się układzie odniesienia, który to układ nie jest układem inercjalnym. W takim układzie pojawiają się siły pozorne, na przykład pojawia się siła odśrodkowa. Pojawiają się jeszcze inne siły, siła Coriolisa i tak dalej. Pojawiają się jakieś takie wirtualne siły wynikające z tego, że się obracam, że nie jestem obserwatorem inercjalnym, fakt istnienia tych przeciążeń to w zasadzie oznacza, że jestem w układzie nieinercjalnym. I wiem już, że te efekty nieinercjalne mogą mieć coś wspólnego z grawitacją, więc warto się zastanowić, jakie będą konsekwencje. Okazuje się, że jeżeli przejdę do układu obracającego się, to w tej prostej geometrii zajdą poważne zmiany. Na przykład ze szczególnej teorii względności wiadomo, że jak coś się porusza szybko, to się skraca w kierunku ruchu. To jest jedna z konsekwencji szczególnej teorii względności, że rakieta, która leci szybko, jest krótsza. Człowiek, który idzie szybko, też się spłaszcza. Oprócz tego czas spowalnia również w układach, które się poruszają. Na przykład teraz mój zegarek chodzi odrobinę wolniej, niż gdybym stał w miejscu, z waszej perspektywy. Jak na przykład teraz zacznę iść, ten zegarek w zasadzie trochę wolniej chodzi. Moje serce bije trochę wolniej, moje włosy rosną trochę wolniej. Czas spowalnia w wyniku ruchu i też delikatnie się skracam. Te efekty są bardzo słabe, bo poruszam się z małymi prędkościami, ale jeśli sobie wyobrazimy, że ten obrót jest szybki albo promień tego koła jest duży, to te efekty stają się coraz większe, im bardziej oddalamy się od osi. No w każdym razie ten efekt zachodzi i w związku z tym ta linijka, którą człowiek przykłada wzdłuż obwodu, ulegnie trochę skróceniu. A jak ulegnie skróceniu, to znaczy, że ją jestem w stanie odłożyć większą liczbę razy wzdłuż całego obwodu i liczba x wzrośnie w wyniku tego, że się obraca. Natomiast jeśli chodzi o średnicę, tutaj się nic nie zmieni, dlatego że linijka przyłożona do średnicy porusza się prostopadle do swojej długości. I takich prostopadłych efektów w szczególnej teorii względności nie ma. Nie skraca się linijka prostopadle do kierunku ruchu, tylko wzdłuż ruchu. W związku z tym liczba y nie ulegnie zmianie.
Czyli jeżeli ja teraz mam to narysowane kółko na ziemi i kręcę się razem z linijką i chcę sprawdzić, ile razy będę w stanie przyłożyć w moim układzie odniesienia obracającym się linijkę do obwodu i do średnicy, to się okaże, że jak podzielę jedno przez drugie, to dostanę liczbę większą niż pi. Czyli wzór na obwód koła przestaje działać w nieinercjalnym, w obracającym się układzie odniesienia. Po prostu przestaje działać. Cała geometria szkolna, mówiąca, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, też przestaje działać. W układach nieinercjalnych, których trzeba wziąć pod uwagę efekty szczególnej tej względności, geometria przestrzeni ulega zmianie. Nie tylko to. Mówiłem o tym, że czas spowalnia, jeżeli coś się porusza z dużą prędkością. Zwróćcie uwagę, że jak jestem w obracającym się układzie odniesienia, to im dalej od osi obrotu, tym większa prędkość tego ruchu obrotowego. Dlatego zegar, który jest blisko osi obrotu, porusza się wolniej niż zegar, który jest daleko od osi obrotu. I można spodziewać się, że w takim obracającym się układzie odniesienia, im dalej od osi, tym czas będzie płynął wolniej. Więc czas nie płynie w takim układzie równomiernie, tylko spowalnia w miarę oddalania się od osi obrotu. No i skoro tego typu ciekawe rzeczy, zaburzenia geometrii przestrzeni, zaburzenia upływu czasu, dzieją się w nawet takich prostych, obracających się układach odniesienia, to czegoś podobnego należy spodziewać się w obecności pól grawitacyjnych, które też wytwarzają jakieś siły wokół źródeł tych pól. Jakieś, nazywam to siłą grawitacji, ale to jest siła wirtualna, która jest lokalnie w małych obszarach nieodróżnialna od takich sił pozornych, które są w przyspieszającym autobusie albo w obracającym się układzie odniesienia, w którym też jakieś siły wirtualne działają. Więc podobne rzeczy należy spodziewać się w obecności sił grawitacyjnych, pod warunkiem, że zasada równoważności jest prawdziwa. No i jak powiedziałem, od 100 lat nie udało się znaleźć jakiegokolwiek odstępstwa od zasady równoważności i póki co wszystkie przewidywania oparte na tej zasadzie, przewidywania teorii względności, się potwierdzają. Jaki wniosek można wyciągnąć z tego prostego eksperymentu myślowego w odniesieniu na przykład do Ziemi, do źródła pola grawitacyjnego, które znamy najlepiej? Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że w obracającym się układzie odniesienia, w którym im dalej od osi obrotu, im dalej od źródła, tego punktu symetrii, czy osi symetrii, tym czas płynie wolniej, są też siły wirtualne, na przykład siła odśrodkowa, która działa na zewnątrz, wrzuca wszystko na zewnątrz, jakby odpycha nas od tej osi obrotu. Pole grawitacyjne z kolei nie odpycha, tylko przyciąga. W polu grawitacyjnym te siły wirtualne, ta siła grawitacji jest skierowana do środka. I można by przypuszczać, że jeżeli odwrócimy kierunki działania sił w tym przykładzie, to również powinny się odwrócić te efekty na przykład spowolnienia upływu czasu, o którym mówiłem. I można by spodziewać się, że nie tak jak w układzie obracającym się, im dalej od osi obrotu, tym czas płynie wolniej, ale w przypadku pola grawitacyjnego, im bliżej Ziemi, tym czas płynie wolniej. I jak się sprawdzi bardzo precyzyjnymi pomiarami, to się okazuje, że rzeczywiście taki efekt się obserwuje. Im bliżej pola grawitacyjnego, im bliżej źródła pola grawitacyjnego, tym czas płynie wolniej. Obecnie eksperymenty, które bardzo precyzyjnie mierzą różnicę upływu czasu na niewielkich różnicach wysokości, są w stanie wykryć różnice upływu czasu na różnicach wysokości rzędu 10 cm. To znaczy, można by stwierdzić doświadczalnie, że moja broda się starzeje trochę wolniej niż moje włosy. Jest efekt bardzo słaby, wymaga bardzo precyzyjnych pomiarów, żeby go wykryć na tak niewielkich odległościach, ale w skalach, na przykład, w których poruszają się satelity wokół Ziemi, efekty się stają coraz bardziej istotne. I na przykład w systemie GPS, który jest używany do określania naszego położenia, który to system wymaga komunikacji z satelitą, który jest na sporej wysokości, te efekty stają się na tyle istotne, dlatego że satelita jest daleko od Ziemi i tam czas płynie troszeczkę szybciej, że trzeba te efekty uwzględnić, ażeby system działał poprawnie. Gdyby zaniedbać, zignorować efekty ogólnej tej względności, ten efekt opóźnienia upływu czasu, nasze urządzenia GPS, czy na przykład mój telefon, myliłby się w określeniu mojego położenia o nawet kilkadziesiąt metrów. I wiadomo, że to jest jeden z takich najbardziej namacalnych dowodów poprawności tych wniosków z ogólnej teorii względności.
Więc nawet tego typu proste rozumowanie pozwala nas naprowadzić na wniosek, że jak należy się spodziewać w polu grawitacyjnym efektów takich jak to się mówi, dilatacja czasu, czyli opóźnienie upływu czasu. I ten efekt dilatacji czasu znajduje idealnie potwierdzenie we wszystkich pomiarach, jakie kiedykolwiek były wykonane przez ostatnie 100 lat. Więc czy są jakieś pytania co do tego? Tak. Powiedział pan, że właśnie nieinercyjne układy odniesienia można zrozumieć jako pewne pole grawitacyjne. Jakiemu polu grawitacyjnemu odpowiada wirówka? No, ta równoważność między jednym a drugim działa ściśle w nieskończenie małych obszarach, znaczy w punkcie, tak formalnie rzecz biorąc, z matematycznego punktu widzenia. W dobrym przybliżeniem to mogą być małe wycinki przestrzeni. Czyli zapewne nie znajdę takiego rozkładu pola grawitacyjnego, które by odpowiadało takiej wirówce, ale znalazłbym pole grawitacyjne, które odpowiada fragmentowi takiej wirówki. Gdybym na przykład spojrzał na niewielki kawałek takiego układu nieinercjalnego, to ten niewielki kawałek będę w stanie zasymulować pewnym rozkładem mas. W innym kawałku musiałbym użyć innego rozkładu masy i tak dalej. Więc globalnie zazwyczaj się tego nie da zrobić, ale lokalnie jest to jak najbardziej możliwe. Więc ta zasada równoważności ma charakter lokalny. No ale jakby zachęceni tym przykładem, zastanówmy się nad efektami działania przyspieszeń na obserwatora, dlatego że z tego się dowiemy najważniejszych rzeczy o czarnej dziurze. Okazuje się, że wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące czarnej dziury można nie poznać, tylko zrozumieć, rozważając przykład obserwatora, który się porusza ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ruch jednostajnie przyspieszony w teorii względności jest dosyć problematyczny, dlatego że jakbym rozważał prędkość, która stale wzrasta, to prędzej czy później przekroczę prędkość światła i to jest dosyć kłopotliwe z perspektywy szczególnej teorii względności, która mówi, że żeby rozpędzić coś do prędkości światła, trzeba użyć nieskończenie energii. Takiej energii nikt nie ma, więc nie da się przekroczyć prędkości światła dysponując skończonymi zasobami energii. W związku z tym należy się zastanowić, czy w ogóle coś takiego jak układ jednostajnie przyspieszony istnieje. Ale okazuje się, że można coś takiego wprowadzić. Ruch jednostajnie przyspieszony to jest taki ruch, w którym ja przyspieszając odczuwam siłę, tą pozorną siłę, która mnie wbija na przykład w fotel samochodu, cały czas w ten sam sposób. Jeżeli wcisnę gaz do dechy, i czuję, że mnie jakaś wirtualna siła wbija w fotel i cały czas czuję, że ta siła nie zmienia się w czasie, jest cały czas taka sama z mojej perspektywy, to jest właśnie ruch jednostajnie przyspieszony. I ktoś, kto patrzy na taki samochód przyspieszający z boku, stwierdzi, że jego prędkość wzrasta coraz bardziej, ale o dziwo okaże się, że ta prędkość nie będzie wzrastać w nieskończoność, tylko będzie coraz to bardziej zbliżać się do prędkości światła i tej prędkości nigdy nie przekroczy. Czyli mimo, że ja w samochodzie czuję, że siła mnie cały czas wbija w fotel w ten sam sposób, to ktoś, kto stoi z boku, stwierdzi, że prędkości światła nie przekroczę z tego prostego powodu, że masa tego samochodu, można powiedzieć, rośnie coraz bardziej. Energia, którą muszę wkładać w dodatkowe zwiększanie prędkości, coraz bardziej wzrasta i to asymptotycznie dąży do sytuacji, w której poruszam się z prędkością światła, ale jej nie przekraczam. To już o tym mówiłem. I teraz, żeby coś powiedzieć bardziej konkretnie na temat tych ruchów z przyspieszeniem, będę się posługiwał tego typu prostymi wykresami. I tego typu proste wykresy pozwolą nam zrozumieć charakter czarnych dziur i ich wszystkie właściwości najważniejsze. Na takich wykresach najczęściej rysuje się zależność położenia od czasu. Na przykład, jeżeli mam obserwatora, który spoczywa, który się nie rusza, to trajektoria takiego obserwatora na takim wykresie to jest pionowa linia prosta, ta, którą zaznaczyłem literą A, bo w kolejnych chwilach czasu położenie jest cały czas takie samo, nie zmienia się, to jest właśnie spoczywający obserwator, czy ktoś, kto spoczywa. Ktoś, kto się porusza, to jest taki ktoś, którego położenie się zmienia w czasie. Jeżeli się porusza ze stałą prędkością, to temu odpowiada ta trajektoria zaznaczona literą B, na której nachylenie jest cały czas takie samo, czyli tempo zmiany położenia w kolejnych chwilach jest cały czas takie samo. Taką przerywaną linią, która jest tutaj zaznaczona literą C, będę oznaczał trajektorię, po których porusza się światło. Światło porusza się z dużą prędkością, z prędkością mniej więcej taką, że byłoby w ciągu sekundy w stanie okrążyć Ziemię gdzieś z 8 razy czy 9, coś koło tego. Więc bardzo duża prędkość.
I dokładne nachylenie zależy od wyboru jednostek, od wyboru skali, które tutaj na tych wykresach mam. Możemy przyjąć taką konwencję, że światło jest nachylone pod kątem 45 stopni, co oznacza, że wszystkie dopuszczalne ruchy rakiet, samochodów i takich obiektów tego typu, które nie mogą przekroczyć prędkości światła, powinny być nachylone nie więcej niż pod kątem 45 stopni. I to jest taka podstawowa informacja, którą trzeba wiedzieć. I to w zasadzie wystarczy nam do zrozumienia najważniejszej właściwości czarnych dziur. Czy są jakieś pytania co do tego? No dobrze, to wróćmy do ruchu jednostajnie przyspieszonego. Powiedziałem, że w takim ruchu prędkość jest coraz większa, ale nie przekracza prędkości światła, co oznacza, że trajektoria takiego ruchu z przyspieszeniem jednostajnym będzie taka, że nachylenie się coraz bardziej zwiększa, dlatego że startujemy z położenia ze spoczynku, stopniowo zwiększamy prędkość, nachylenie się coraz bardziej zwiększa, ale to nachylenie nie może przekroczyć 45 stopni. W związku z tym ta trajektoria będzie się trochę stabilizować, w którymś momencie będzie nachylona pod kątem 45 stopni i już nie więcej. I w matematyce się mówi, patrząc na takie funkcje, że takie funkcje mają asymptotę. Tak, to jest takie określenie, które się używa w szkole średniej. Ta asymptota w tym przypadku to jest taka prosta nachylona pod kątem 45 stopni. Co oznacza, że ta trajektoria ruchu przyspieszonego będzie się coraz bardziej zbliżać do takiej asymptoty. Będzie coraz bardziej nachylona, coraz bardziej, ale to nachylenie nie przekroczy 45 stopni. Będzie się do niego zbliżać, ale go nie przekroczy. I też taką asymptotę sobie można narysować. I rzeczywiście okazuje się, że ta trajektoria nigdy nie przecina tak narysowanej asymptoty. Jak ktoś ma większe zacięcie matematyczne i chce sobie sprawdzić dokładnie, jak to wygląda na wzorach, to może się przekonać, że taka trajektoria ruchu jednostajnie przyspieszonego to jest bardzo prosta funkcja. To jest funkcja y równa się 1 przez x, która wygląda trochę inaczej na pierwszy rzut oka, bo jak mamy taką prostą funkcję y równa się 1 przez x, to ta funkcja wygląda tak. Natomiast ruch jednostajnie przyspieszony to jest taka właśnie funkcja 1 przez x, ale obrócona o 45 stopni. Gdybym ten wykres obrócił o 45 stopni, to odtworzę dokładnie kawałek tego ruchu jednostajnie przyspieszonego, przy czym rolę asymptoty będzie odgrywać oś y. I taka krzywa nazywa się hiperbolą. To jest hiperbola. To jest szczegół matematyczny nieistotny. Dla wszystkich, których wzory nie interesują, w zupełności wystarczy informacja, że mamy jakąś krzywą, która jest coraz bardziej nachylona i jakąś asymptotę, której ta krzywa nie przecina. Czy są jakieś pytania? No dobrze, to teraz zastanówmy się nad konsekwencjami tego faktu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli w pewnej odległości od tego samochodu, który przyspiesza, czy rakiety, która przyspiesza w jakąś stronę, wybuchnie bomba atomowa, na przykład samochód wystartował tu, a kawałek dalej wybuchła bomba atomowa chwilę później, to konsekwencje tego wybuchu dotrą do samochodu z pewnym opóźnieniem, dlatego że bomba wybucha, potrzeba trochę czasu, żeby informacja o tym dotarła do samochodu, który jest w pewnej odległości, czy do rakiety, która jest w pewnej odległości. I taką linią przerywaną narysowałem najwcześniejszy moment, po jakim ktoś w tym samochodzie może się dowiedzieć o wybuchu bomby atomowej. Ten najwcześniejszy moment to jest światło, które pochodzi od tego wybuchu. Chwilę później dojdzie dźwięk, powiew, być może jakieś inne konsekwencje. I te wszystkie konsekwencje wybuchu są zaznaczone na tym diagramie taką zakreskowaną, takim zakreskowanym obszarem. To jest obszar, do których dociera informacja o wybuchu. I tam, gdzie jest punkt przecięcia tej przerywanej linii z trajektorią rakiety, to jest moment, w którym gość w rakiecie dowiaduje się, że gdzieś tam obok wybuchła bomba atomowa. I to nie jest jakieś specjalnie zaskakujące. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli ten wybuch będzie miał miejsce powyżej tej asymptoty, czyli w jakimś miejscu, które jest powyżej asymptoty, na przykład ten wybuch mógł być dokładnie w miejscu, z którego ten samochód wystartował, tylko trochę później. Tak jak jest na tym rysunku dokładnie. Ta czaszka znajduje się dokładnie nad punktem startu. Czyli mam rakietę, która startuje tam z pewnym przyspieszeniem. Gość, który jest w rakiecie, czuje cały czas stałe przeciążenie. I za jakiś czas wybucha bomba atomowa w tym miejscu, gdzie rakieta wystartowała. I teraz pytanie jest takie. Kiedy człowiek w rakiecie dowie się o wybuchu? Nigdy. Nigdy, dlatego że trajektoria rakiety nigdy nie przetnie się z informacją uciekającą z wybuchającej bomby.
Ale to jest pewien problem, dlatego że informacja o wybuchu rozprzestrzenia się z prędkością światła. Ta bomba świeci. Z tej bomby wylatuje światło. Ono jest, porusza się po tej trajektorii przerywanej, którą tam narysowałem. To jak to się dzieje, że rakieta, która leci tam, nigdy nie zobaczy światła, które się zapaliło w tym miejscu? Czy to nie jest jakoś... nie ma takiej sprzeczności. No jak przestanie przyspieszać, to oczywiście zobaczy. Ale co by się stało, gdyby to przyspieszenie trwało zawsze? Gdybyśmy mieli dużo paliwa, jakiś nowoczesny silnik, który operuje nieznaną technologią, który pozwala na przyspieszenie w sposób nieprzerwany. Co wtedy? No wtedy tego światła obserwator w rakiecie nigdy nie zobaczy. Ale pytanie jest takie, czy to nie jest sprzeczne z tym, o czym Państwo pewnie 100 razy słyszeli, że światło porusza się zawsze z prędkością C? Z perspektywy gościa w rakiecie światło powinno się poruszać z prędkością C, powinno się zbliżać do tej rakiety z prędkością C, więc jak coś się do mnie zbliża ze stałą prędkością, no to musi do mnie w końcu dotrzeć, prędzej czy później. Jak to się dzieje, że to światło nie dociera? Odpowiedź jest taka, że ta regułka, że światło porusza się z prędkością C, dotyczy wyłącznie obserwatorów inercjalnych. Wyłącznie obserwatorów, którzy poruszają się bez przyspieszenia. W momencie, jak mam obserwatora, który przyspiesza, światło przestaje poruszać się z prędkością C. Przynajmniej, znaczy to jest pewna subtelność, musiałbym jakby na ten temat coś więcej powiedzieć. Jest kilka sposobów patrzenia na tym, co to jest prędkość, jaką w ogóle zdefiniować, ale taka prędkość mierzona przez obserwatora, który jest tam, który stara się w jakiś sposób zmierzyć prędkość światła, które jest tu, w wyniku tego typu rozważań prędkość, którą się otrzymuje, to nie jest prędkość światła. To jest trochę inna prędkość. I w największym skrócie można powiedzieć w ten sposób. Gość, który tam w tamtą stronę przyspiesza, czuje siłę wbijającą go w dół, w podłogę, czyli czuje się, jak gdyby był w polu grawitacyjnym, a gdzieś tam daleko na dole, pod jego nogami, jest światło, które próbuje go gonić, ale to światło znajduje się w obszarze, w którym czas spowalnia. I fakt, że ten czas spowalnia, powoduje, że ten impuls światła porusza się trochę wolniej. I z tego powodu światło pod naszymi nogami porusza się trochę wolniej niż C, a to, które jest wysoko nad nami, porusza się trochę szybciej niż C. Pod warunkiem, że mierzymy je jakby biorąc tutaj. Gdybyśmy byli tuż obok, to wynik byłby trochę inny. To są jakieś tam subtelności teorii wzajemności. Ale w największym skrócie to ten efekt spowolnienia upływu czasu powoduje, że światło też spowalnia i wszystko inne spowalnia. W związku z tym światło wcale nie zbliża się z prędkością C do tego gościa w rakiecie i dlatego właśnie go nigdy nie dogoni. I zwróćcie uwagę, że to, o czym powiedziałem, nie dotyczy tylko światła. Dotyczy wszystkiego, co się wydarzy powyżej asymptoty. Cokolwiek się stanie powyżej tej asymptoty, to żadna informacja na ten temat nigdy nie dotrze do człowieka w rakiecie. Nigdy. Tam się może wydarzyć cokolwiek, gość w rakiecie się o tym nigdy nie dowie, to nie będzie miał najmniejszego wpływu na jego życie. I z tego powodu tę asymptotę dosyć malowniczo się nazywa horyzontem zdarzeń. To jest określenie, które mogliście słyszeć. Pewnie w kontekście czarnych dziur, ale ono pojawia się również w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Obserwator poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym stwierdza obecność pod swoimi nogami pewnego horyzontu zdarzeń, pod którym dzieją się rzeczy, o których się on nigdy nie dowie i które nie będą miały nigdy żadnego wpływu na życie gościa w rakiecie. Teraz, czy to jest zbieg okoliczności, że to samo pojęcie odnosi się do czarnych dziur? Nie, dlatego że jak wam powiedziałem, obowiązuje zasada równoważności i gość, który jest w rakiecie, który czuje, że wbija go jakaś wirtualna siła w podłogę i twierdzi, że pod jego nogami w jakiejś odległości jest horyzont zdarzeń, jest nieodróżnialny, znaczy jego obserwacje są nieodróżnialne od obserwacji gościa, który stoi na jakiejś platformie nad źródłem pola grawitacyjnego, który może być Ziemia, ale może być czarna dziura. Gdybym teraz całą Ziemię ścisnął do rozmiarów bardzo małych, do rozmiarów paru centymetrów, to Ziemia zamieni się w czarną dziurę. I z mojej perspektywy, jeżeli ja będę cały czas na jakiejś platformie w tym miejscu, nie odczuję żadnej zmiany, dlatego że pole grawitacyjne wytworzone przez kulę i przez punkt o tej samej masie są takie same. Więc ja nie odczuję w żaden sposób konsekwencji tego. Natomiast w niewielkiej odległości od środka tego punktu pojawi się horyzont zdarzeń. Dlatego że jeżeli horyzont zdarzeń pojawia się w układzie przyspieszonym, a nie ma sposobu odróżnienia od tego, czy jestem w układzie przyspieszonym, czy w polu grawitacyjnym, to horyzont zdarzeń musi się również pojawić w polu grawitacyjnym.
w pewnych okolicznościach. I jak widać, obecność, znaczy konieczność istnienia horyzontów zdarzeń można wydedukować, rozważając tylko tego typu prosty rysunek. Nic więcej nie trzeba. Więc od dzisiaj nie musicie wcale wierzyć fizykom, którzy wam mówią o horyzontach zdarzeń, za których żadna informacja nie może się wydostać na zewnątrz, tylko wiecie już, dlaczego coś takiego mówimy. To wynika w logiczny sposób tylko z zasady równoważności i z prostych rozważań dotyczących ruchu z jednostajnym przyspieszeniem. Czy są jakieś pytania? No dobrze, co dalej? Tak jak powiedziałem, gość w rakiecie odczuwa obecność horyzontu zdarzeń, za niego żadna informacja nie może się wydostać. Jak coś wpadnie za horyzont zdarzeń, to się nie wydostanie na zewnątrz. Z perspektywy kogoś, kto jest w takiej rakiecie. A co odczuwałoby jabłko, które sobie swobodnie spada? Jeżeli na przykład jestem nad czarną dziurą, czy nad obiektem, który jest, ma dużą masę, jest bardzo mały i wokół tego obiektu gdzieś w jakiejś odległości pod moimi nogami jest horyzont zdarzeń, co by się stało, gdybym upuścił jabłko, które zaczęłoby spadać swobodnie na taką czarną dziurę? Otóż takie jabłko, poruszając się swobodnym spadkiem, byłoby równoważne jabłku, które sobie swobodnie leci po wypadnięciu z rakiety, w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Znaczy, jeżeli jest równoważność pomiędzy gościem w rakiecie i gościem stojącym na jakiejś platformie nad czarną dziurą, to jest też równoważność pomiędzy jabłkiem, które swobodnie spada na czarną dziurę i jabłkiem, które wypadło mi z rakiety i sobie swobodnie leci. Ruch swobodny to jest po prostu ruch ze stałą prędkością. Czyli trajektoria takiego jabłka to jest prosta linia, która jest styczna do trajektorii rakiety w miejscu, w którym akurat to jabłko się odłączyło od rakiety. Więc jeżeli to jabłko wypadło w początkowej chwili, kiedy rakieta spoczywała, to jabłko będzie cały czas spoczywać. I z perspektywy jabłka wpadnięcie za horyzont zdarzeń nie jest niczym szczególnym, dlatego że jabłko, które się porusza po linii prostej, nie widzi żadnego horyzontu zdarzeń. Tam nic. Ten punkt, którym jabłko przecina horyzont zdarzeń, nie jest w żaden sposób inny do jakiegokolwiek innego punktu na trajektorii jabłka. Z czego można by przypuszczać, że wpadnięcie do czarnej dziury, minięcie horyzontu zdarzeń, nie będzie w żaden sposób szczególnym wrażeniem dla kogoś, kto wpadł do takiej czarnej dziury. Tam nic szczególnego się nie wydarzy. Przynajmniej z perspektywy takiej klasycznej teorii, nie uwzględniającej zjawisk kwantowych. A tylko taką się dzisiaj zajmujemy. Więc ktoś, kto sobie spada do czarnej dziury, minie sobie horyzont zdarzeń i nic ciekawego tam nie zauważy. I tak rzeczywiście czegoś takiego spodziewamy się, gdybyśmy wpadali do dużej czarnej dziury, do wystarczająco dużej, żeby ta zasada równoważności lokalnie obowiązywała w jakichś takich obszarach charakterystycznych dla obiektów, takich jak człowiek czy jabłko. Natomiast na temat tego, jak się wpada do czarnej dziury, zdecydowanie odmienne zdanie ma człowiek w rakiecie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, z perspektywy tego człowieka w rakiecie, czas pod jego nogami spowalnia i płynie coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. I takie jabłko, które wypadło mu i spada coraz niżej, znajdzie się w obszarze, w którym czas płynie coraz wolniej. W związku z tym to jabłko będzie się starzeć coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. I mimo, że siła grawitacji rozpędza to jabłko do coraz większej prędkości, to jest jeden efekt, to drugi efekt, który polega na tym, że czas płynie wolniej w coraz niższych obszarach, spowoduje, że to jabłko w którymś momencie zacznie spowalniać. I jak się upuści takie jabłko na czarną dziurę, to ono się zacznie rozpędzać, osiągnie prędkość, dokładnie połowę prędkości światła, po czym zacznie nie rozpędzać się dalej, tylko spowalniać. Dlatego, że upływ czasu, spowolnienie upływu czasu zacznie dominować i to jabłko z perspektywy kogoś w rakiecie zacznie wyhamowywać, aż wreszcie zatrzyma się, kompletnie zatrzyma się, zamarznie nad samym horyzontem zdarzeń. Efekt spowolnienia upływu czasu staje tam się nieskończony. Z perspektywy kogoś w rakiecie czas zatrzymuje się kompletnie na horyzoncie zdarzeń. I według kogoś, kto upuścił jabłko na czarną dziurę, to jabłko zbliży się do tego horyzontu zdarzeń, ale go nie przekroczy. Zniknie nam z oczu, dlatego że światło wysyłane przez jabłko będzie podlegać skrajnemu przesunięciu doplerowskiemu i kolory się staną coraz bardziej czerwone, czerwone, aż wyjdą poza zakres widzialny i nie będziemy tego jabłka widzieć, ono będzie czarne. Ale ono formalnie rzecz biorąc nie przekroczy horyzontu zdarzeń z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Minięcie horyzontu się nigdy nie wydarzy, mówiąc najprościej, z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Natomiast z perspektywy jabłka nie ma żadnego problemu. Jabłko mija horyzont zdarzeń i znajduje się pod spodem w skończonym czasie. Więc w obecności pól grawitacyjnych zasada względność zjawisk
jest o wiele bardziej daleko posunięta niż w szczególnej teorii względności, gdzie czas mógł płynąć wolniej albo szybciej, ale to najwyżej tyle. Tutaj w ogólnej teorii względności, gdzie mamy działanie pól grawitacyjnych i jakichś skrajnych zjawisk z tym związanych, względność zdarzeń jest tak skrajnie posunięta, że pewne zdarzenie może się w ogóle nie wydarzyć z perspektywy jednego obserwatora. Na przykład z perspektywy gościa w rakiecie jabłko nigdy nie przekroczy horyzontu zdarzeń, a z perspektywy jabłka jak najbardziej horyzont zdarzeń zostanie przekroczony i nic tam się ciekawego nie wydarzy. Więc ta skrajność, względność wydarzeń staje się skrajna, czy to mamy do czynienia z czarnymi dziurami, czy nawet z nieinercjalnymi obserwatorami, takimi jak tutaj w tej rakiecie. Czy są jakieś pytania? Więc jak widać, takie najbardziej podstawowe własności czarnych dziur mogą zostać zrozumiane na bazie tego typu prostego rysunku. I to ma bezpośrednie przełożenie na właściwości czegoś, co nazywamy statycznymi czarnymi dziurami albo Schwarzschildowskimi czarnymi dziurami. To są czarne dziury, które nie kręcą się, które są statyczne i nie mają momentu pędu. Tego typu czarne dziury i ich zachowanie może być w dobry sposób opisane tego typu diagramami. I dobrym przybliżeniem tego, co się dzieje wokół czarnej dziury, jest analiza tego, co się dzieje w jednostajnie przyspieszającej rakiecie. Natomiast też można te rozważania kontynuować. Można się zastanawiać, na przykład, co się dzieje, jak mamy więcej niż jednego przyspieszonego obserwatora. Tak? Ja mam pytanie. Ja jestem na analizie, jeśli chodzi o fizykę, tam się jej uczyłam. To dobrze. Tak, to znaczy, że mimo że na horyzoncie zdarzeń siła przyciągania staje się nieskończenie duża, to upływ czasu zatrzymuje się tak naprawdę i ten upływ. Tak, jest nieskończenie mocny, tak, i ten efekt upływu czasu zaczyna dominować. To teraz pytanie. Czy fizycy wierzą, że tam się wszystko zatrzymuje? To w takim razie jak powstała ta czarna dziura? Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim fizycy nie bardzo lubią w cokolwiek wierzyć, tylko no, to, co ja teraz robię, to badam konsekwencje pewnej teorii, która może być prawdziwa albo nie. Wszystkie dane doświadczalne ją potwierdzają, ale czy ona jest ostatecznie prawdziwa, to raczej podejrzewa się, że się musi załamywać w jakichś skalach. Ale wracając do pytania. Formalnie rzecz biorąc, jak mam zapadającą się gwiazdę, to z mojej perspektywy, kogoś, kto jest daleko, to nie jest czarna dziura taka, jak sobie wyobrażam, punkt. To jest zapadająca się gwiazda, która się zapada, 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 zapada i już prawie się zapadła, już prawie. To jest epsilon nad horyzontem zdarzeń cała ta materia, czyli bardzo, bardzo mało, ale ten horyzont zdarzeń się nie uformował, nie został przekroczony. Więc w środku naszej galaktyki, gdzie mówi się, że jest czarna dziura o masie tam 6 milionów mas Słońca, tak naprawdę jest materia, która się zapada, zapada, zapada i to jest prawie czarna dziura. Z naszej perspektywy. Natomiast z każdego praktycznego punktu widzenia nie ma różnicy, czy to jest punkt, czy prawie punkt, czy czarna dziura, czy prawie czarna dziura, dlatego że, jak powiedziałem wcześniej, siła grawitacyjna i wszystkie efekty, które wytwarza czarna dziura, są nieodróżnialne od efektów kuli. Czyli gdyby to była kula albo punkt, efekt będzie z naszej perspektywy taki sam. I dlatego na przykład, gdyby Słońce teraz zamieniło się w czarną dziurę, to za tam 8, tak, 9 minut zrobi się ciemno, tak, bo światło przestanie do nas docierać. Przez te 8 minut Ziemia się jeszcze będzie kręcić normalnie wokół tego Słońca. Co się stanie potem? Nic się nie stanie. Ziemia się będzie kręcić dokładnie dalej tak samo, dlatego że siła przyciągania Słońca i czarnej dziury zrobionej ze Słońca, gdyby Słońce zostało ściśnięte do punktu, jest taka sama. Więc z obserwacyjnego punktu widzenia to, co widzimy w środku galaktyki, nie różni się niczym od czarnej dziury, ale formalnie to jest to zapadająca się materia, która już się prawie zapadła. Chociaż z perspektywy samej tej materii ta czarna dziura została utworzona. Bo materia wpadła, materia może ten punkt w samym środku osiągnąć, tylko my tego nigdy nie zaobserwujemy. No nie, dlatego że jakbym teraz ścisnął Ziemię do punktu albo Słońce do punktu, to siła grawitacji w określonej odległości jest taka sama, nie zmieni się w ogóle. Siła grawitacji zależy tylko od masy, a nie od promienia kuli, w jakiej ta masa jest rozłożona. No właśnie, a cząstki posiadające masę elektronów,
O, to jest dobre pytanie. O tym nie zdążyłem powiedzieć, a powinienem, bo za chwilę o tym będę mówił. Elektrony mają masę i jakby one spadają tak samo jak cała reszta. Ale pytanie, co się dzieje ze światłem? Czy światło spada w polu grawitacyjnym, czy nie? I pewnie część z was zna odpowiedź, bo mogę o niej gdzieś czytać, ale ja teraz wam powiem dlaczego. Jakiej odpowiedzi należy się spodziewać? Jakiej odpowiedzi można logicznie wymagać od teorii względności, jeśli zasada równoważności miałaby działać? Otóż, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy światło spada w polu grawitacyjnym, zastanówmy się, czy światło spada w przyspieszającym układzie odniesienia. Wyobraźmy sobie, że mam ten przycisk na ścianie, który powoduje, że moje pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę. Z przyspieszeniem g na przykład. Czyli wszystkie ciała, które sobie były w stanie ważkości, z perspektywy kogoś, to przyspiesza, zaczynają spadać. Wszystkie tak samo. Co się stanie ze strumieniem światła, który sobie leciał poziomo? Jeżeli mam tutaj na przykład światło laserowe, które sobie leci poziomo i nagle podłoga zaczyna przyspieszać w górę, to ta podłoga zacznie się zbliżać do tego strumienia światła. Czyli z perspektywy kogoś, kto stoi na podłodze, światło będzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, czyli tak jak gdyby spadało. Więc jeśli zasada równoważności ma działać, to światło powinno spadać w polu grawitacyjnym, tak samo jak wszystko inne. I teraz ja mam pytanie do pani. Z jakim przyspieszeniem będzie spadać światło? Jak na przykład mam strumień światła, który sobie leci poziomo i mija elektron. I wiem, że elektron spada, jak podłoga się zbliża, porusza się z przyspieszeniem g, no to z perspektywy podłogi elektron spada z przyspieszeniem g. Tak? To teraz pytanie, jak szybko się będzie zbliżać światło? Tak samo jak elektron, czy z jakimś innym tempem? Ale to ale oddziały przyciągania ładunków nie uwzględniamy. Więc jeżeli akurat sobie wyobrazić, że jest jakaś materia, która leży na jakimś takim odcinku i akurat ten odcinek jest mijany przez światło, to jedno i drugie będzie spadać w tym samym, zbliżać się do podłogi w tym samym tempie, no bo z perspektywy podłogi, która przyspiesza, ona się po prostu podnosi. Tak, jeżeli jest próżnia, oczywiście, bo bez próżni to byłoby co innego. Więc można by się spodziewać, że światło będzie spadać tak samo jak cała reszta, z przyspieszeniem g. I jak się zrobi dokładne pomiary, to się okazuje, że fotony, które tutaj latają po tym pomieszczeniu, spadają z przyspieszeniem g, tak samo jak cała reszta, jak jabłka. Dokładnie z tym samym przyspieszeniem. Co można precyzyjnie wyznaczyć, robiąc pomiary? Nie widzimy tego dlatego, że światło porusza się tak szybko, że poruszając się na przykład od lampy do mojego oka, pokonuje tą odległość w tak krótkim czasie, że spadając z przyspieszeniem g, to jest za krótki czas, żeby to zaobserwować po prostu. Nam się wydaje, że to jest linia prosta, bo to jest bardzo słabo zagięta linia prosta, ale to jest zagięta linia prosta i odpowiada przyspieszeniu g. Więc nawet światło powinno zgodnie z ogólną teorią względności podlegać spadaniu w ten sam sposób. I to zaobserwowano zresztą wkrótce po ogłoszeniu teorii Einsteina i to było pierwsze potwierdzenie doświadczenia teorii Einsteina. Muszę trochę pominąć, bo mi się czas kończy, ale tutaj jest taka symulacja sprzed paru dni, którą NASA opublikowała, tego, jak wyglądałaby czarna dziura, gdybyśmy byli w niewielkiej odległości. To jest tam ta animacja na środku. Gdyby do tej czarnej dziury wpadał jakiś pył materii. I ten pył materii, gdyby się poruszał w takim okrągłym dysku, bardzo cienkim dysku, który się coraz bardziej spiralnie zbliża do czarnej dziury i jest zasysany przez czarną dziurę, rozgrzewa się do dużych temperatur, te cząstki się zderzają ze sobą, się rozgrzewają i zaczynają świecić, więc widzielibyśmy światło, ale światło z tego dysku zagięte w pobliżu czarnej dziury w ekstremalny sposób, bo spada w polu grawitacyjnym, tak jak wszystko inne, będzie tworzyć tego typu iluzję. Taka czarna dziura zaczyna się zachować trochę jak soczewka, która zagina światło. Czarna dziura też zagina światło i dlatego iluzja będzie taka, gdyby ten pierścień jakoś opływał tą czarną dziurę, bo ta dziura naprawdę jest płaski. Podobny sposób okulary tworzą pewne iluzje, prawda? Czy soczewka tworzy pewną iluzję, wydaje nam się, że światło jakoś się wygina, to tylko dlatego, że patrzymy przez soczewkę. Więc z tego prostego rozumowania, o którym mówiłem, można by jakościowo spodziewać się, że wokół czarnej dziury obraz będzie jakoś zdeformowany. A jak dokładnie będzie zdeformowany, to właśnie zrobiono symulację i to wygląda tak jak na tej animacji. A z kolei w lewym górnym rogu jest znana Państwu pewnie rekonstrukcja obrazu czarnej dziury na podstawie bardzo skomplikowanych pomiarów wykonanych w wielu laboratoriach na świecie. Gigantyczne ilości danych zostały przeanalizowane i na ich podstawie zrekonstruowano obraz czarnej dziury, która jest bardzo daleko stąd. No i ten rysunek jest właśnie tam w lewym górnym rogu. Gdybyśmy byli blisko i widzieli trochę sytuację lepiej, to można by się spodziewać czegoś takiego.
To jest wszystko, co ja dzisiaj zdążę powiedzieć. Jakby ktoś chciał coś więcej na ten temat poczytać, to jest książka, którą napisałem na ten temat. Te wszystkie rysunki, o czym mówiłem, to jest fragment tej książki, więc więcej rzeczy znajduje się w środku. Dziękuję bardzo.